Architekt z Nasz Nowy Dom ujawnił, jak Katarzyna Dowbor traktowała go na planie. Katarzyna Dowbor nie poprowadzi więcej Nasz Nowy Dom. Niespodziewana wiadomość o odsunięciu jej od programu wzbudziła w sieci szereg kontrowersji. Widzowie ostro manifestują niezadowolenie związane z decyzją Edwarda Miszczaka. Teraz głos w tej sprawie zabrał jeden z architektów Nasz Nowy Dom. Ujawnił, jak dogadywał się z Dowbor na planie programu. We wtorek 8 maja stacja Polsat niespodziewanie poinformowała, że Katarzyna Dowbor nie będzie już dłużej prowadziła programu Nasz Nowy Dom. Dziennikarka była gospodynią show od 2013 roku. W tym czasie ekipa Polsatu wyremontowała prawie 300 domów i mieszkań najbardziej potrzebującym rodzinom w całej Polsce. Telewizja Polsat i twórcy formatu dziękują Katarzynie za 10 lat wspólnie przeżywanych historii. Katarzyna Dowbor nie poprowadzi już Nasz Nowy Dom. Stacja Polsat podziękowała Katarzynie Dowbor za współpracę po 10 latach. Dziękujemy Katarzynie Dowbor za ogromną wrażliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wkład, który wniosła w tworzenie naszego programu, powiedział nowy dyrektor programowy telewizji Polsat, Edward Miszczak. Katarzyna Dowbor w mediach społecznościowych pożegnała się z widzami. Z jej wpisu wynika, że to nie ona podjęła decyzję o odejściu z programu i jest jej z tego powodu bardzo smutno. Podziękowano mi za współpracę. 10 lat temu rozstała się ze mną TVP po 30 latach pracy. W tym roku obchodzę 40-lecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki, i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Po 10 latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu, brzmi fragment obszernego wpisu, jaki Katarzyna Dowbor opublikowała na Instagramie. Architekt z Nasz Nowy Dom żegna Kasię Dowbor. Zwolnienie Katarzyny Dowbor z programu Nasz Nowy Dom wywołało olbrzymie kontrowersje. Internauci śmiało manifestują w sieci swoje niezadowolenie. Pod wpisem dziennikarki zaroiło się od komentarzy jej fanów i bliskich. Głos w sprawie jej zwolnienia zabrali m.in. jej syn i synowa. Mamo, jesteśmy z tobą. Wykonałaś kawał dobrej roboty. Myślę, że czas pokaże, że nie zawsze nowe i młodsze znaczy lepsze. Na szczęście ty wciąż jesteś młoda i perspektywiczna, więc nie mam wątpliwości, że jeszcze wiele nam pokażesz. Napisał Maciej Dowbor. Mamo, kropka. Pamiętam, jak zawsze mówiłaś, psy szczekają, a karawana jedzie dalej, kochamy. Przytulamy, działamy, skomentowała Joanna Koroniewska. Teraz na wieść o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z Nasz Nowy Dom zareagował architekt współpracujący z programem. Maciej Pertkiewicz we wpisie, opublikowanym na Instagramie, opowiedział o tym, jak pracowało mu się z dziennikarką. Nie ukrywa, że jest mu żal, iż więcej nie spotka się z nią na planie programu. Kasiu, dziękuję ci za 8 wspaniałych lat na planie Nasz Nowy Dom. Dziękuję za ciepłe przyjęcie w ekipie, mimo że byłem całkiem zielony, i za wszystko, czego się od ciebie nauczyłem o pracy w telewizji. Dla mnie zawsze będziesz największym autorytetem w tej dziedzinie. Dziękuję za wsparcie i każde ciepłe słowo w chwilach, kiedy były najbardziej potrzebne.
Dziękuję za wyrozumiałość na moje wieczne spóźnialstwo i za szczere opinie o moich projektach. Będzie mi Ciebie bardzo brakowało na planie, ale wierzę, że to nie koniec, tylko początek czegoś nowego. Zachowam w pamięci wszystkie wspólne fantastyczne chwile, takie jak ta na zdjęciu z drezyny rowerowej w Bieszczadach. Ściskam mocno, napisał architekt Nasz Nowy Dom, Maciej Pertkiewicz. Jego wpis nie uszedł uwadze Kasi Dowbor. Dziennikarka w komentarzu przyznała, że jest poruszona jego słowami. Maciuś, kocham, wzruszyłam się, napisała.